Poważne zmiany w moim składzie na nadchodzącą ligę weekendową. Słuchajcie, to jest potężna sprzedaż. Kyliana Mbappe, 94, ta wersja Team of the Tournament, sprzedane za 5 milionów 990 tysięcy monet, czyli prawie 6 baniek. Oczywiście po potrąceniu podatku od EA, który tam wynosi bodajże 5%, no to dostałem 5700, no i za to zakupiłem innego napastnika, który idealnie pasuje do mojej drużyny, w której, jak widzicie, sporo zawodników aktualnie z Premier League się znajduje. 5 milionów 243 tysiące monet zapłaciłem za nowego napadziora do tej drużyny, Erling Braut Haaland. Jak widzicie, troszkę meczyków już nim rozegrałem w kwalifikacjach do Foot Champions. 6 meczów, 12 bramek aktualnie strzelonych. Bilans 0-0 w Foot Champions i teraz na tym odcinku zagram meczyk pierwszy w tym Foot Champions na tocy z Bundesligi. Zobaczymy, jak w tym meczu poradzi sobie właśnie Erling Haaland. Łapeczka do góry. Jeśli jeszcze nie zostawiliście, to w tym momencie możecie to zrobić i przechodzimy do spotkania. A moim rywalem Nimbus 2000, czyli najnowszy model, niotły prosto z Harry'ego Pottera, doskonale pamiętam te czasy, gdy to był chyba Komnata Tajemnic, prawda? Film, w którym Nimbus 2000 się pojawił, nie wiem, rok 2003-2004. Z 9 lat wtedy miałem i mocno się tym jarałem, no i widać, że mój rywal prawdopodobnie też. Zobaczymy, czy jego przeciwnicy, ja właściwie jego zawodnicy, będą też dobrze latać na tej wirtualnej murawie, czy jednak dość szybko pożegna się z marzeniami w tym spotkaniu. Robertson, już szukamy dośrodkowania do Maximin. Maximin, o, mógł tutaj wystawić od razu do Haalanda. Bardzo dobra sytuacja. Przejęcie. James. Czy tam się pokaże, tam Harry Kane się pokazuje. Harry Kane chyba wolej. Ojejku, jak to nie wpadło. Jeszcze próbowałem tutaj timeować, czyli oczywiście zrobić z tego precyzyjne wykończenie, ale się nie udało. No mimo wszystko uważam, że mogło to wpaść. Maximin szukał od razu Haalanda, ale niestety niecelne to zagranie. Dobra, spróbujemy z autu jakoś sympatycznie rozegrać do Kane'a, a jednak do Maximin. No i Maximin teraz Haaland. Oj, tak troszeczkę sforsowane to wejście w pole karne, ale teraz step over. Przedarcie się. Erling Braut Haaland, ależ on to wykończył. Z lewej nogi jeszcze sobie przełożył tą piłkę. Wszedł z prawej strony pola karnego, ale jak widzicie, uderzenie z tej jego lepszej lewej nogi. Oczywiście on ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc w teorii z prawej też mógłby strzelać, ale wybrał tą lepszą opcję. No i gazujemy znowu nim. Aj! Tutaj od razu agresywny faul przeciwnika, żółta kartka. Ładnie, James. Przechwyt. No i szukamy tej możliwości wrzutki na Haalanda. Zobaczmy, może teraz Haaland. Ale w ostatniej chwili Charlison to z linii wyciąga. Może troszeczkę można było bardziej to przycelować bliżej słupka. Zobaczmy teraz wrzutka. Niezła. Ale to za lekki ten strzał. Może wrzutka też troszeczkę zbyt... znaczy za mało głęboka, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że jak na to, że było tutaj precyzyjne wykończenie, troszeczkę ten strzał mógł być lepszy. Harry Kane, Bukayo Saka, jeszcze zrobimy sobie la krokietę, zagranie na lewą stronę, tam jest Robertson, ale tutaj już musi złapać to bramkarz, player lock. Znajdziemy nim tutaj Haalanda, Haaland odegra do Robertsona, próba wejścia w pole karne, Robertson świetnie się przedarł, no ale ten strzał niepotrzebny z pierwszej piłki, jeszcze trzeba było próbować dryblować pole karne, zdecydowanie. Dobra, będzie out dla nas znowu. Zagramy do Kane'a, prawdopodobnie jednak Haaland tutaj tę piłkę przechwycił. Haaland, wystawka, Kane na pustą bramkę. Wydawało mi się, że praktycznie na pustą, ale no cudownie był broni Alisson aktualnie na linii. Ruben Dias i Haaland znowu nieskutecznie, ale będzie rzut karny po faulu na Haalandzie, więc no niech sam poszkodowany go wykona. Gdzie on tutaj się znajduje? O, chociaż karny 82, no nie za duże w przypadku Haalanda. Ale mam nadzieję, że skutecznie, a jednak nie. Alisson to broni. Trochę się podpaliłem z tym karnym, prawda? No jeśli ma 82 wykończenia, jeśli chodzi o rzuty karne, Haaland, no to powinienem korzystać z tych zawodników, którzy mają powyżej 90, prawda? Żeby tego typu strzały leciały prosto w róg, górny róg bramki, a nie tak lekko pod poprzeczkę przy środku bramki, więc tutaj troszkę zła decyzja, jeśli chodzi o dobór zawodnika. Aczkolwiek, no wiadomo, chciałem tą drugą bramkę dla Haalandowi zdobyć. Za chwileczkę i tak prawdopodobnie ona padnie, jeszcze nie w tej akcji, bo tu oczywiście... Co? Spalonego nie było? Okej. Witam serdecznie. Haalanda z drugą brameczką.
35 minuta, rage quit przeciwnika, bilans 1-0, Food Champions, resztę oczywiście tego Food Champions będę kontynuował dzisiaj wieczorem na streamie, także zapraszam serdecznie wpaść na mojego Twitcha. Do zobaczenia, do usłyszenia i dajcie znaka, czy to dobra zamiana była, Mbappe na Haalanda, jak uważacie? Do usłyszenia.